Rzym pożegnał nas dosyć ciężkimi chmurami, więc jesteśmy właśnie w sercu Toskanii, 11 km od Sieny, w miasteczku, które nazywa się Monteriggioni. Dosiedliśmy się do kibiców, którzy czekają na przejazd kolumny zawodników 90. edycji Mille Miglia. No i czekamy. Długość trasy Mille Miglia zbiera swoje żniwa. Widzieliśmy parę samochodów na lawetach. Przede mną tam, zaraz pokażemy, jest Alfa Romeo, który ewidentnie ktoś wjechał w tyłek. Wczoraj widzieliśmy rozbite Maserati i właśnie dowiedzieliśmy się, że Aston Martin DB2 przez 4 perlaż teamu też doznał jakieś usterki. Jeszcze nie wiadomo, co mu jest, ale dostałem wiadomość, że jazda może nie być kontynuowana. Trzymajmy więc kciuki za mechaników, którzy gdzieś w tej chwili na trasie próbują naprawić tego Astona Martina, leżąc pod nim, pracując nad nim, by mógł on dotrzeć do mety. Większość zawodników jednak melduje się na punktach kontrolnych o czasie i bez większych przygód, dzięki Bogu, pomimo tego, że w niektórych momentach jazda jest naprawdę szaleńcza. Stoimy w kolejce na kolejny punkt kontroli czasu w miejscowości Pistoia, niedaleko Florencji i jedziemy dalej w kierunku Parmy. Mieliśmy problem taki, że urwaliśmy wahacz. Dosyć duży problem. Na szczęście, jak zwykle, Włosi cudowni pomogli. Więc bardzo szybko znaleźli się chętni, którzy nam to dospawali. No i co prawda mamy niestety z tego powodu penalty, mamy punkty karne, no ale idziemy dalej, to jest najważniejsze. Udało się, dotarliśmy do Parmy, za nami Palazzo Ducale, jesteśmy w środku ogromnego parku w samym sercu Parmy. Sądząc po numerach startowych samochodów, które nadjeżdżają, co najmniej połowa stawki dotarła na metę. Dzisiaj był dzień pełen przygód. Pogoda raz dopisywała, raz nie dopisywała. Samochodom zdarzały się usterki, kraksy, ale generalnie to dobry dzień. Idziemy sprawdzić, kto dotarł na metę, a potem idziemy spać.